Człowiek mądry więcej potrafi niż mocny, a mąż światły więcej niż silny. Gdyż pod roztropnym dowództwem może prowadzić wojnę. Jest napisane, że Jezusowi przybywało mądrości, jak rósł. Stawał się coraz starszy fizycznie i przybywało mu mądrości też. Mądrość to nie jest jedynie to, co wiesz, ale to jest to, co wiesz i to, co wprowadzasz w praktykę. Człowiek mądry to człowiek wprowadzający wiedzę w praktykę. To człowiek mądry. I tu jest napisane, że więcej potrafi mądry niż mocny. Więcej potrafi mądry niż mocny. Czyli większe efekty w moim i w Twoim życiu, one płyną z praktykowania niż jedynie z doraźnego manifestowania mocy. Stała praktyka prawdy, ona poprowadzi Cię dalej i głębiej niż jedynie doraźne doświadczenia mocy. Doraźne doświadczenia mocy, one są w stanie podnieść Cię szybko z gruzu. One szybko z gruzu podnoszą. Pamiętaj, moc podnosi szybko z gruzu. Ale żeby utrzymać się na powierzchni, potrzeba Ci mądrości. Na powierzchni nie chodzi się przez moc, bo więcej potrafi mądry niż mocny. Więcej potrafi. A pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, jeżeli umysł Twój będzie mądry, to będziesz wygrywał każdą wojnę. Każdą. Jeżeli będziesz mądry. Mędrcy wygrywają wojny. Rozumiecie? Mędrcy. To oni wygrywają wojny. Przypominam sobie taką sytuację, jak, nie będę wymieniał nazwisk, ale jak lata temu wprowadzono system świadka koronnego w Polsce i w ten sposób rozprawiono się z większością grup przestępczych. Rozbito też grupę pruszkowską, teoretycznie. Dlaczego? Ponieważ pewni ludzie nigdy nie trafili do więzienia. Wiecie czemu? Bo nikt nigdy nie uznał ich w tym kraju za przestępcę. Rozumiecie? Nigdy nie byli uznani za przestępców. Jezus bardzo często dawał przykłady, które były przeciwne do tego, o czym mówiła sprawiedliwość Boża. Mówił na przykład, że synowie tego świata są bardziej przebiegli niż synowie królestwa. On o tym mówił. On często dawał przykłady na rzeczach, które były niesprawiedliwe. Wiecie, kiedy zamykano grupy przestępcze, to mędrców nie zamknęli. Dlaczego? Bo oni, mimo że nie znali Boga, rozumieli zasadę, że więcej może mądry niż mocny. To byli ludzie, którzy nigdy się nie wychylali. Nie było ich nigdy widać. Rozumiecie? Jak kardynała Richelieu. Dlaczego chcę Ci o tym powiedzieć? Ponieważ chcę, żebyś zrozumiał, że mądrość to jest coś, co jest potężną bronią w Twoim życiu. Jak będziesz dzisiaj się modlił, powiedz: Boże, chcę być najmądrzejszym człowiekiem świata. Ja chcę być najmądrzejszym człowiekiem świata. Ja chcę być mędrcem. Ja chcę każdy najdrobniejszy impuls Twojej prawdy przekuć na praktykę. I ja z tego wyciągnę potężne profity. I ja tym poruszę siebie. Bóg mówi dziś do Ciebie, że możesz być mędrcem. Mędrcem. Nie mądrzyć się, ale być mędrcem.
Rozumiesz? Jak będziesz się dziś modlił, to tak się modli. Bo do Twojej mądrości przyjdą narody. Narody przyjdą do Twojej mądrości. Nie do Twojej mocy, ale do Twojej mądrości przyjdą narody. I jeżeli chcesz, aby u Twoich stóp były narody, jeżeli chcesz być kluczem do nieba, to dzisiaj módl się z takiego miejsca, powiedz: Boże, ja chcę być najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który ustanowiłeś nas w miejsce Chrystusa na ziemi. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Czcimy Twoje wielkie imię. Thank you.
Thank you.
skończyło i zaczyna się od nas. To, czemu zabrakło, teraz przyjmuję. Bóg, Ty wypełniasz prawdę święta. Niech jest prawdą do Kościciela naszej wiary. Wypełniasz prawdę święta. Wywyższam Cię w świetny duch. Powiedz, że przyszedł zawsze w miejscu słabości. Niech przyjdzie nam. Powiedz, przyjdź tutaj. Przyjdź tu miejsce. Powiedz, gdzie ma przyjść. Do ciała, do duszy, do sytuacji jakiejś. Powiedz, że przyszedł. Powiedz, że przyszedł. Żeby rozpoczął tam swój płaszcz bezpieczeństwa. Twój płaszcz zaopatrzenia. Oh!
wyżej w duchowej hierarchii, tym większy, głębszy jesteś. Czy decydujesz się na to w swoim życiu? Thank you.
uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. A gdy kto nie spełnia uczynki, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Mówię teraz do Ciebie, który mnie słyszysz, który pokładasz nadzieję w swoich dobrych uczynkach. Wiem, tak Cię nauczono w tym kraju. Religia Ciebie to nauczyła. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że za łaskę określa się to, w czym nie ma Twoich uczynków. Bóg nie spodziewa się, że będziesz dobry. Bóg nie spodziewa się, że poradzisz sobie w życiu. Bóg nie spodziewa się, że zasłużysz na Niego. Bóg w Jezusie Chrystusie dał Ci niezasłużoną przychylność. Bez względu na to, kim jesteś, co robisz, czego nie potrafisz, w Chrystusie Jezusie jest dla Ciebie usprawiedliwienie, nie z uczynków, ale przez wiarę w to, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy na krzyżu, a dnia trzeciego wstał z martwych ciał. Wierząc w to, będziesz czynił sprawiedliwość, a usiłowawszy być dobrym człowiekiem, pobożnym i spełniającym uczynki prawa, pójdziesz do piekła. Przyjmij tą prostą prawdę. Ta prawda by pochodziła mnie. Ta prawda by pochodziła ludzi, którzy są wokół. Demoniczne siły. Prawo. Chcą, aby w tym kraju ludzie opierali się na samym sobie. Przyjmij prostą Ewangelię. Wielbiajcie Boga. Ja dziękuję Tobie za poszerzenie tej służby. Ja uwielbiam Ciebie. Ja w tej chwili w imieniu Jezusa Chrystusa eliminuję wszelki atak na tą służbę. W imieniu Jezusa Chrystusa ja przeklinam Ciebie, diable. Nie pozwalam Ci atakować tych ludzi. Nie pozwalam Ci atakować tych umysłów, ich rodzin, ich biznesów i wszystko to, co rodzi w sensie Świętego Ducha. W imieniu Jezusa ja podcinam Tobie nogi. Zabraniam Ci działać w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Ci za uwolnienie potencjału. Ja dziękuję Tobie, że każda zdobyta wiedza jest u mnie jedynie przekuta, Ojcze, na dobrą radę, Ojcze. Ja dziękuję Tobie, Ojcze, że oni są inspiracją, Ojcze, dla nowego pokolenia, Ojcze. Ja dziękuję Tobie, że oni robią użytek, Ojcze, te słowa, które jest schowane na tej duszy. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Ja uwielbiam Ciebie.
czy uzdrowienia fizycznego. Jeśli męczy cię demon, chcesz wyjść do przodu. Każdy, kto potrzebuje uzdrowienia albo uwolnienia. Twoje życie w Chrystusie Jezusie to jest ma gwarancję sukcesu. Jeżeli ktoś wstaje od tego, nie zgadza się na to. Nie zgadza się. Podejdźcie Ewangelii do nich, mówcie się na nich. Alleluja. 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 Życie swoje.
Thank you.
Thank you.
dzisiaj przy ustach niektórych z was została postawiona straż Boża. Zobaczycie w przeciągu najbliższych dni, że wasze wypowiedzi się zmienią. Będziecie milczeć, bo do tej pory otwieraliście usta i przynosiło to problemy. I będziecie mówić w sytuacjach, w których do tej pory milczeliście. Będziecie wypowiadać słowa, które samych was będą prowadzić za zadziwienie. Złóż potem z tego świadectwo, bo dotyczy to więcej niż jednej osoby.
I chcę.